Yerba ma tę recenzję, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował yerbę, która już się pojawiła wcześniej na moim kanale. Będzie to yerba mate campesino w wersji burrito. Zdecydowałem się ponownie ją zrecenzować, ponieważ mam dla Was przygotowaną taką serię dotyczącą yerb campesino, więc między innymi nie mogło zabraknąć właśnie campesino w wersji burrito. Poza tym chętnie wrócę do tej yerby, ponieważ rzadko robię coś takiego, że ja wracam do yerb, które piłem poprzednio. Dziś postanowiłem również nagrać z tego odcinek, żeby zobaczyć, czy na przykład moje doznania smakowe jakoś się rozwinęły, czy może ta yerba jakoś się zmieniła. Przechodząc do rzeczy, campesino burrito możecie dostać za 21 zł na UN Mate i w swoim składzie zawiera m.in. takie składniki jak oczywiście sos ryżu paragwajski, ale dodatkowo jest wzbogacony ziołem burrito, zieloną herbatą i olejkiem miętowym. Jeden z tych składników, czyli olejek miętowy, jest według mnie tutaj zupełnie niepotrzebny, ponieważ zarówno burrito, jak i mięta posiadają bardzo podobny smak zbliżony do siebie, jak i bardzo podobne właściwości. Burrito, podobnie tak jak mięta, działa kojąco na nasz układ trawienny, pozytywnie oddziałuje właśnie m.in. na wątrobę i na żołądek, więc yerbę tą spokojnie możecie sobie pić w przypadku jakichś problemów gastrycznych, czy chociażby na przykład kiedy się przejecie. Natomiast no, ten olejek miętowy no, według mnie tutaj jest niepotrzebny z tego względu, że jeśli mamy już burrito, no, to producenci mogliby nam pozwolić rzeczywiście spróbować samego burrito bez tego olejku miętowego. Zielona herbata no, jest czymś, co jest rzadko spotykane w yerbie, natomiast widzę sens tego łączenia, widzę sens na przykład dosypywania samej zielonej herbaty, czy nawet posypywania jej maczą, ponieważ zielona herbata, jak i yerba posiadają podobne temperatury parzenia. Jeśli yerby parzymy temperaturą w wodzie 70 stopni lub też 80 stopni, no to spokojnie możemy też parzyć taką wodą zieloną herbatę, więc nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy wyciągali dodatkowo te antyoksydanty, którymi właśnie reklamuje się ta yerba w prawym dolnym rogu, z tego i z tego. Zarówno zielona herbata, jak i sos ryżu paragwajski zawierają kofeiny, więc to działanie jest takie, można powiedzieć, synergiczne. Nie przedłużając, przechodzimy do oceny zapachu, czy on coś się zmienił. W zapachu czuć przede wszystkim miętę. Jest to bardzo podobny zapach do campesino tradicional, które recenzowałem tydzień temu. Mówiąc szczerze, gdybym miał zamknięte oczy i dostałbym tą i tą yerbę do powąchania, prawdopodobnie bym ich nie rozpoznał. Spoza zapachu mięty tutaj na pewno nie czuć zielonej herbaty. Burrito podobnie pachnie jak mięta, więc tutaj nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy tutaj czuć bardziej burrito, czy też może miętę. Natomiast sam zapach sos ryżu paragwajskiego, no spod tego zapachu mięty nie jest właściwie wyczuwalny. Na pewno nie czuć tutaj żadnych nut dymnych, które mogły być typowe dla yerb paragwajskich. Dlatego też przejdziemy do oceny wyglądu suszu. Oceńmy, jak wygląda campesino, czy coś się zmieniło. W ostatnim filmiku, tak jak widziałem i go oglądałem, z góry miałem na początku same patyczki, dlatego też tutaj zrobiłem troszeczkę większą dziurkę, żebyśmy mogli przemieszać i zobaczyć, jak rzeczywiście ta yerba wygląda, żeby nie było takiego przekłamania jak ostatnio. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to rzeczywiście bardzo drobno zmielona yerba, przy czym zdobywając doświadczenie przez ten czas, kiedy ostatnio nagrywałem filmik dotyczący campesino, no wiem, że nie są to zmiotki, po prostu wiem, że ta yerba jest tak drobno zmielona, ponieważ jest to typowa cecha yerb paragwajskich. Natomiast tych patyczków jest rzeczywiście mniej. No być może to się po prostu trafiła inna seria, być może campesino zmieniło troszeczkę proces produkcji. Przy czym w przypadku tej poprzedniej yerby nie można tutaj rozróżnić dodatku poszczególnych ziół. Nie widzę tutaj kawałków zielonej herbaty, tak samo jak nie widzę kawałków burrito. Tak jak w poprzedniej yerbie nie było widać kawałków samej mięty. No mimo wszystko jednak chyba ta yerba jest drobniejsza, drobniej zmielona niż ta z miętą. No dobra, rzeczywiście, no ta yerba jest bardzo, tak jak widzicie, pylasta, drobna. Okej, okay, to w takim razie nic tutaj się za bardzo nie zmieniło od poprzedniego nagrania i podejścia do tej yerby. Zobaczymy w takim razie, jak tym razem ocenię jej smak.
Jak możecie się domyślać, yerbę piłem zarówno przygotowywaną w sposób taki klasyczny i zalewaną właśnie wodą o temperaturze 60, 70 i 80 stopni, ponieważ lubię poeksperymentować z tą temperaturą. Natomiast dzisiaj piję ją w formie terrery, oczywiście używając tutaj Lumilargo, w którym ponownie mam duże bryły lodu. No i co mogę powiedzieć o tej yerbie? Zdecydowanie wolę ją w formie terere, ponieważ kiedy jest pita na ciepło, pozostaje po jej wypiciu taki gorzki posmak w buzi. Przy czym nie jest to taki gorzki z yerby, tylko raczej taki gorzki ziołowy z kojarzącym mi się troszeczkę z endoseptem, ale prawdopodobnie pochodzący właśnie z zioła burrito, ale też i być może z zielonej herbaty. Natomiast yerba ta pita na ciepło, na zimno, posiada troszeczkę mniejszy ten gorzki posmak. Przy czym, podobnie tak jak miało to miejsce w wersji tradycjonalnej, no ten ostrożny paragwajski wypłukuje się i na pierwszym miejscu są z nami jednak te dodatki ziołowe. Gdybym miał wybierać campesino tradicional czy burrito, wybrałbym tradycjonal z tego względu, że nie posiada ona tego nieprzyjemnego, gorzkiego posmaku na końcu, który posiada burrito. Ten gorzkawy posmak, z tego co oglądałem recenzję sprzed tam długiego czasu, nie zauważyłem go wtedy. Być może albo go nie było, albo moja percepcja smakowa troszeczkę się rozszerzyła od tego czasu. Natomiast zgadzam się ze swoją poprzednią oceną, że nie jest to yerba, która zachwyca. Moc pobudzenia jest średnia. No, yerba ta was nie obudzi. No, nie pójdziecie też zaraz po niej spać, ale raczej nie jest to yerba w stylu tych pobudzających. Na pewno warto ją wypić w momencie przejedzenia się, co już miałem okazję przetestować, pomaga. Co jeszcze o niej można powiedzieć? No, ja zdecydowanie wolę tradycjonalne z tego względu, że nie posiada tego gorzko-ziołowego posmaku na końcu, która to gorzkość nie jest związana z samym ostrokrzewem paragwajskim, ale raczej jest związana z dodatkiem burrito, ponieważ zielona herbata w sumie też nie posiada takiego gorzkawego posmaku sama w sobie, no chyba że to jest olejek miętowy, ale olejek miętowy był również w tej wersji tradycjonal. Reasumując, zgadzam się ze swoją poprzednią oceną, no do tej yerby no nie będę wracał, wróciłem do niej naprawdę wyjątkowo z tego względu, że chciałem mieć przekrój przez wszystkie yerby ziołowe Campesino, do których mogłem dotrzeć. Zgadzam się również z tym, że średnio ona pobudzała, dodatkowo zauważyłem, co przypisuję rozszerzeniu percepcji smakowej, ten gorzkawy posmak, ponieważ kiedyś gorzkość miała dla mnie, można powiedzieć, jeden odcień, ale picie yerby spowodowało to, że rozpoznaję różne rodzaje gorzkości. Ta gorzkość jest taka związana troszeczkę z żółcią, można powiedzieć. Więc ta yerba na pewno do mnie, do siebie nie zachęca. No i myślę, że to tyle. Także dzięki, do kolejnego odcinka, w którym będę recenzował kolejne Campesino. Cześć! To chciałbym Cię zachęcić po prostu do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę i polajkowania fanpage'a na Facebooku. Te informacje dają mi po prostu informację zwrotną, że mój kanał Ci się podoba i to, co robię, jest dla Ciebie wartościowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z yerbą, zadaj je pod tym filmikiem lub napisz do mnie na fanpage'u na Facebooku. Cześć!